Najdziwniejsze owoce świata kuszą swym dziwnym wyglądem i nieznanym smakiem. Do niedawna dostępne były tylko w najodleglejszych miejscach. Dziś egzotyczne przysmaki są coraz to częściej spotykane na polskim rynku. Zobaczcie najciekawsze. Cześć wszystkim, zaczynamy! Cytron lub cedra to owoc o żółtej skórze, który podobno uwodzi smakiem, jak i niecodziennym zapachem. Rośnie na małych drzewach lub krzewach w Azji, a swoim wyglądem zwraca na siebie uwagę wielu turystów. Istnieje wiele odmian tego owocu, a jedną z nich jest właśnie ręka Buddy. W krajach, z których się wywodzi, do dziś uchodzi za źródło szczęścia i pomyślności. Na znak tego w wielu chińskich i indyjskich sklepach owoce ręki Buddy kładzione są obok kasy fiskalnej, mają zapewnić bogactwo i powodzenie finansowe. Owoc stosowany jest także w medycynie oraz przy produkcji perfum. Mówi się, że tytuł najbardziej śmierdzącego owocu zdobył zupełnie zasłużenie. Durian bywa nazywany ich królem. Mimo swojego zapachu, który przypomina zgniłe mięso z dodatkiem szczypty padliny, uchodzi za najsmaczniejszy, najdroższy i dodatkowo najniebezpieczniejszy spośród tropikalnych owoców. W Indonezji zdarzały się przypadki śmiertelne, w których to pokryte kolcami duriany spadały z drzew i raniły mieszkańców. Azjaci jedzą go na surowo albo dodają do deserów lub robią przetwory. Dodatkowo pomaga w dolegliwościach żołądkowych, łagodząc podrażnienia po spożyciu ostrych potraw. Małe, różowe kulki otoczone kolcami to owoce rambutanu, wiecznie zielonego drzewa osiągającego przeważnie do kilku metrów, które wywodzi się oryginalnie z Indonezji. Miąższ rambutanu jest soczysty, a w smaku przypomina winogrona, choć jest nieco mniej słodki i bardziej orzeźwiający. Niepozorne rambutany skrywają moc witamin i minerałów. W 100 gramach świeżych owoców znajduje się aż 66% dziennej dawki witaminy C. Tamaryndowiec indyjski to gatunek tropikalnej rośliny pochodzącej ze wschodniej Afryki, ale uprawianej także w Azji oraz Ameryce Środkowej. Owoc jest w postaci strąka o delikatnym słodkim zapachu, który można spożywać na surowo, a także przetwarzać. Z miąższu produkuje się powidła oraz syropy, a z nasion krople do oczu oraz tak zwane sztuczne łzy. Roślina nadaje potrawom specyficzny smak. Najczęściej podaje się go do dań warzywnych w połączeniu z ostrą papryką. Ogórek kiwano, zwany również ogórkiem afrykańskim, smakuje jak połączenie ogórka, kiwi i melona. Rośnie w środkowej Afryce oraz na Półwyspie Arabskim. Choć jest jadalny, to z uwagi na dużą trwałość, nawet do 6 miesięcy w temperaturze pokojowej, pełni zwykle rolę dekoracji. Rogatego ogórka podaje się z reguły jako dodatek do krojonych owoców oraz deserów. Dodatkowo są bogate w witaminę A, czyli składnika niezbędnego do utrzymania dobrego wzroku. Mieliście okazję posmakować któryś? Dzięki za oglądanie, widzimy się już jutro. Pozdro!